Wystawa fotograficzna Lublin, miasto Czechowicza została zrealizowana w ramach stypendium prezydenta miasta Lublina. Ekspozycja ukazuje czarno-białe zdjęcia Lublina wykonane w pierwszej połowie lat 30. XX wieku przez Józefa Czechowicza w zestawieniu z barwnymi zdjęciami współczesnymi przygotowanymi przez Annę Asyngier-Kozioł. Autorka starała się w sposób jak najbardziej zbliżony do Czechowicza przedstawić miejsca, które poeta upamiętnił na kliszy fotograficznej. Chciała pokazać zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w wyglądzie znanych zaułków i zabytków lubelskiego grodu. Na wystawie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury znalazły się fotografie ukazujące miejsca i ulice Starego Miasta w Lublinie. Zobaczyć tu można Bramę Krakowską i roztaczający się z niej widok na ratusz oraz krakowskie przedmieście, kamienice i Trybunał Koronny przy rynku, ulicę Dominikańską, Olejną, Bramową, Jezuicką, Gruela. A dalej widok z Bramy Grodzkiej na nieistniejącą już dzielnicę żydowską. Kolejne fotografie prezentują Wieżę Trynitarską, ulicę Podwale i Rybną, kamienicę, dawny pałac Pawełczkowskich przy ulicy Noworybnej oraz widok na Zamek Lubelski roztaczający się z placu po farze.